Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna niedziela, już 11 w ciągu roku, zawiera teksty, które w dużej mierze nawiązują do wcześniejszych tekstów z poprzedniej niedzieli. Pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela pokazuje nam też grzech, ale tutaj grzech pychy. Pycha w katalogu katechizmowym jest na pierwszym miejscu. To z pychy rodzą się inne grzechy. Czyli u fundamentów wszystkich grzechów jest pycha człowieka. Natomiast przeciwieństwem pychy jest pokora i właśnie o tej pokorze też prorok Ezechiel mówi w obrazie, że Bóg małe gałązki weźmie i zaszczepi i uczyni z nich nowe, piękne drzewa. To jest obraz. Mówi, że ludzie pokorni będą nieśli w sobie ten cudowny dar życia, jaki Bóg zaszczepi w nich. I takim momentem jest dla nas, ludzi wierzących, chrzest. To Bóg zaszczepia w nas to Boże nadprzyrodzone życie, które prowadzi nas do wspaniałej świętości. Tak jak drzewo wyrasta, wydaje piękne owoce, tak i człowiek przez świętość łaski, wzrastając w miłości Bożej, wydaje piękne owoce dobrych czynów, dobrych słów, mądrości, świadectwa życia, takiej chrześcijańskiej i ludzkiej dojrzałości. W Ewangelii Pan Jezus przywołuje obraz z życia codziennego, czyli posługuje się taką metodą gatunku literackiego, jakim jest przypowieść. Przypowieść to jest taki obraz wzięty z życia codziennego, za pomocą którego Pan Jezus przedstawia głębsze prawdy nadprzyrodzone, duchowe, które pomagają człowiekowi zrozumieć Boże Królestwo, które się dokonuje tu i teraz, również i w naszym sercu. I przywołuje obraz ziarna, małe, niewielkie ziarenko, ale wrzucone w uprawioną glebę pod wpływem warunków właściwych, ciepła, wilgoci, dynamicznie rozwija się, kiełkuje, rozwija się i wydaje później wspaniały kwiat czy owoc dla dobra rolnika czy gospodarza jakiegoś. Pan Jezus mówi, że właśnie w człowieku zaszczepione takie nadprzyrodzone życie w chwili chrztu jest takim pełnym dynamizmu i mocy życiem, które pod wpływem tych warunków wewnętrznych w nas, czyli tej dyspozycyjności wiary, nadziei, miłości, pokory, ufności, prostoty, prostolinijności, szczerości, takiej dojrzałości wewnętrznej w odniesieniu do Boga przede wszystkim, powoduje, że to życie nadprzyrodzone w nas rośnie tym dynamizmem, jaki ma w sobie od Boga. I ono daje nam wiele światła, takiej mądrości, zrozumienia naszego życia, czym jest to życie. Czasami można się zdumiewać u małych dzieci wychowywanych w takim duchu właśnie wiary, jak bardzo mądrze, krytycznie, dojrzale ku zdumieniu dorosłych te dzieci wyrażają tę wewnętrzną prawdę. To jest dar, to jest łaska. To jest to Królestwo Boże, które w człowieku jest, które daje mu wiele światła, mądrości. I przywołuje Pan Jezus inny obraz gorczycy, ziarenka gorczycy, takie niewielkie, ale wrzucone w ziemię właściwą, mające warunki, wyrasta na wspaniałe drzewo, z którego korzystają ptaki, robiąc sobie gniazda. A więc właśnie człowiek od najmłodszych lat ochrzczony, wychowywany w tym duchu, wyrasta na pięknego, wspaniałego człowieka. Przykład święci. Choćby Jan Paweł II, nam tak bliski dla starszych. Choćby ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony. Ksiądz Maksymilia Maria Kolbe.
No i wielu innych byśmy tu mogli wymieniać. Ci ludzie na zewnątrz doznawali wielu przeciwności, wielu trudności, cierpienia nawet. Ale właśnie tak, idąc za głosem Bożym, za tym darem zaszczepionym w chwili chrztu, realizowali Boży plan w sobie, czyli Królestwo Boże w sobie, które się przejawia później na zewnątrz w postaci wspaniałych i słów, czynów, świadectwa życia. Nawiązuje do tego również święty Paweł. Mówi, że przez wiarę, którą daje nam Bóg, podobamy się Bogu. W Jego jak gdyby obecności wzrastamy. Doświadczamy Jego bliskości, która nie jest zagrożeniem, ale błogosławionym darem bliskości w miłości. Nawet mówi takie słowa, że chcielibyśmy opuścić nasze ciało, aby stanąć w obliczu Pana. Patrzmy. Czyli święty Paweł przeżywa radość, że śmierć nie będzie końcem, ale będzie spotkaniem z kimś najbardziej miłującym, z kimś, kto w ramiona nas przyjmie jako Ojciec, jako Stwórca, jako nasz Pan Jezus Chrystus, który za nas oddał życie. To jest właśnie wiara. Wiara to jest właśnie ta ufna pewność, że jestem miłowany przez Boga, że Bóg jest osobą, która mnie przygarnie. Niech Eucharystia, na którą zapraszam, będzie dla nas doświadczeniem takiego żywego spotkania z Bogiem, z Jezusem, w Jego Słowie i w darze ciała i krwi, czyli Komunii Świętej. Niech będzie dla nas największym szczęściem, za które chcielibyśmy Jezusa wielbić, dziękować i prosić Go, abyśmy w tej łasce wytrwali. Szczęść Boże.